Cześć, tutaj Dawid Czerw. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu z serii Debiut w 15 minut. Dzisiaj zabierzemy się za zmorę wielu szachistów, którzy grają w pierwszym ruchu d4, a mianowicie za nowoczesnego Benoniego. Jest to debiut, który sprawił mi naprawdę wiele problemów, kiedy zacząłem grać z d4, ponieważ oczywiście, jak zdecydowana większość szachistów, zaczynałem moją karierę szach szachową od grania e4 w pierwszym ruchu. Natomiast jak Wbiłem drugą kategorię, coś byłem, tak pomiędzy drugą a pierwszą kategorią, to wtedy trener stwierdził, że powinienem grać D4, bo jestem bardziej strategicznym graczem, no i wtedy zacząłem się przestawiać. I na początku naprawdę miałem grube problemy z tym debiutem, ponieważ nowoczesny Benoni jest debiutem bardzo agresywnym. Ma bardzo dynamiczną strukturę, dużo różnych uderzeń, wtrąceń, poświęceń się w nim pojawia, więc zawodnik, Którzy grają D4, a co za tym idzie, najpewniej wolą takie spokojniejsze pozycje, no to mogą mieć z nim naprawdę spore problemy. Ja miałem taką sytuację, że przegrałem chyba dwie czy trzy partie jakoś tak, że totalnie zostałem zlany i w pewnym momencie się wkurzyłem i przysiadłem, żeby się wreszcie tego nowoczesnego go porządnie nauczyć, o co konkretnie w nim chodzi, żeby już tak nie przegrywał. I od tamtej pory z oczywiście w nowoczesnym Benoim mam bardzo dobre statystyki. Także widzicie, porażki. Mogą być kształcące, taka nauka na przyszłość. No dobrze, więc w takim razie o co chodzi z tym nowoczesnym Benoni? Nowoczesny Benoni powstaje po posunięciu E6. Tutaj czarny chce oczywiście podważyć centrum białego. No i teraz mamy to, o czym mówiłem na początku, czyli nierównowagę w strukturze pionowej. Czarny ma teraz cztery, piona, cztery piony na skrzydle hetmańskim, biały 3. Natomiast biały za to ma cztery na królewskim przeciwko trzem przeciwnika. Więc tutaj już widać, że nie będzie ta struktura statyczna, ta struktura będzie bardzo, bardzo dynamiczna. No i teraz trzeba dokładnie wiedzieć, w jaki sposób do tematu podejść, do czego w ogóle tutaj będziemy dążyć. Więc jaki będzie plan gry dla białego? Biały ze względu na to, że ma przewagę w centrum, no to zazwyczaj będzie zainteresowany, żeby w tym centrum uderzyć, czyli doprowadzić do posunięcia E5, wytworzyć wolniaka i tym wolniakiem maszerować. Oczywiście przy jednoczesnym wsparciu figur, więc w dużym skrócie. Lub też często biały jest zainteresowany naciskiem na pionka D6. Tym bardziej, że czarny będzie chciał tutaj ustawić fiancetto, więc ten pionek D6 często będzie po prostu osłabiony, i my, my właśnie często jesteśmy chętni, żeby się nim zainteresować. Natomiast z drugiej strony, co będzie tutaj chciał zrobić czarny? Czarny w tym momencie będzie chciał. Znaczy, no nie, niekoniecznie od razu, ale generalnie w tym debiucie będzie chciał przeprowadzić A6. A6 z następnym B5, coś w ten deseń. Na różne sposoby Czarny się do tego zabiera. Czasem jest skoczek na C7 wprowadzany, żeby wspierał B5. Czasem B5 jest grane natychmiastowo, żeby poświęcić piona. Czasem tutaj przez wieża B8 chce przeprowadzać. A czasem w ogóle przeprowadza C4 i tego skoczka przez D7. 7 na C5 przestawia, żeby na E4 atakować. Także widzicie, że tutaj jest naprawdę cała masa dynamicznych możliwości. Więc co my tutaj robimy? My chcemy ustawić się w ten sposób, natomiast chcemy ograniczyć gońca C8. Stąd tutaj mega ważne posunięcie H3. W ten sposób zabezpieczamy pole G4. I zauważcie, że na tej przekątnej mamy praktycznie wszystkie aktywne pola zabezpieczone, więc czarny będzie miał z tym gońcem problemy. Tego gońca po prostu zabawiamy. Bardzo nie ma gdzie wprowadzić. On jest beznadziejną figurą. No a czarny tam roszatka. My kontynuujemy rozwój. No i będziemy chcieli zrobić y, oczywiście roszatkę. Tutaj czarny na kilka różnych sposobów może podejść do tej pozycji. Natomiast jest jeden taki najbardziej problematyczny, taki najbardziej agresywny i to będzie wariant rzadko, rzadko zdarzają się takie warianty, ale rzeczywiście tutaj będzie trzeba po prostu dokładnie ruch za ruchem wiedzieć co się po kolei dzieje, dlaczego po co i na co i o co chodzi. Ponieważ to jest tak agresywny wariant, że tutaj jakieś niedokładne zagranie, jakieś zejście z tej głównej linii, no to najczęściej kończy się po prostu albo totalnie nieprzyjemną pozycją, albo wręcz kompletnie przegraną pozycją. Więc tutaj trzeba czujnie do tematu podejść. Więc o co tutaj chodzi? Czarny. Może zaproponować takie posunięcie jak B5. Oczywiście jest to ofiarą piona, niemniej czarny wjeżdża tutaj bardzo agresywnie, wykorzystując to, że biały ma króla w centrum. Zauważcie tą ciekawą kwestię: tutaj rzeczywiście król białego jest w centrum, a co za tym idzie, czarny może sobie pozwolić właśnie na taką agresywną grę, żeby szybko zamieszać, centrum otworzyć i tego naszego króla w tym centrum dopaść. Do tego właśnie czarny, będzie dążył, więc w związku z powyższym, co my tutaj powinniśmy zrobić, ja Wam zarekomenduję to, co sam grywam, to jest wzięcie tego pionka. I teraz skoczek bije 4. Czarny poświęcił Pionka, a teraz jeszcze poświęca figurę. No, my musimy przyjąć i Hetman A5 z jednoczesnym atakiem na gońca i na króla. Więc skoczek C3 tutaj w oczywisty sposób nie działa, no bo to bicie na C3 z szachem, później bicie na B5 byśmy zostali bez figury. Więc co należy zrobić? Mega, mega ważne posunięcie, skoczek z F na D2. I to jest. Poniekąd spora trudność właśnie w tym wariancie. Łatwo, łatwo jest nie ogarnąć takiego posunięcia, no bo jednak tak wycofujemy tego skoczka. I jeszcze gońca sobie blokujemy No toż to wygląda po prostu tragicznie Jak tak można grać Natomiast idea jest tutaj słuszna Chodzi nam o to, że jak przeciwnik odbije gońca To zgarniemy pionka na D6 I jak przeciwnik odejdzie na A6 Żeby cały czas nie dopuszczać nam do zrobienia roszady To teraz mamy kluczowe posunięcie skoczek C4 I w ten sposób udaje nam się Zablokować tego hetmana Zabezpieczyć tego skoczka na D6 no, i będziemy chcieli zrobić roszadkę. I co teraz dzieje się tutaj dalej? Jeżeli czarny wieża d8 z ideą taką, żeby się tego skoczka pozbyć, no to zaraz sobie zobaczymy. Natomiast jeżeli czarny po prostu gra skoczek d7 z planem skoczek b6, no to wybijamy na c8, wybijamy na b6, zostajemy z pionem więcej. Oczywiście czarny ma pewnego rodzaju rekompensaty za tego straconego pionka, ale jednak jest to bezpieczna przewaga. To znaczy, to jest taka pozycja pod tytułem, że biały na pewno nie przegra, a prawdopodobnie Wygra, więc delikatna, bezpieczna przewaga, którą możemy dalej powiększyć. No, ale teraz kluczowa kwestia, co tutaj powierza D8. No bo jeżeli przeciwnik nam tego skoczka zabierze, no to będą tarapaty. No więc trzeba się obronić. No i powiedzmy, że tutaj czarny będzie bardzo, bardzo uparty i zagra goniec F8, żeby jeszcze zwiększyć nacisk na tego skoczka D6. No to teraz jest jedno posunięcie, które nas tutaj ratuje i jest to. E2. Chodzi o to, że jak przeciwnik tutaj będzie wybijał na D6, no to zawsze na koniec wariantu mamy wjazd na C8 i odbijemy figurę na. Wjazd na E8 i odbijemy figurę na C8. Także tutaj taka sztuczka taktyczna, którą koniecznie warto mieć na uwadze. No a jeżeli przeciwnik tu kontynuuje rozwój, no to po prostu powymieniamy, jest pionek więcej i bawimy się dalej. No, dobra, więc tak jak widzicie, tutaj spore było zamieszanie z tym posunięciem B5. Także trzeba to koniecznie mieć na uwadze. Ten wariant jest trudny, ale jeżeli biały wie po kolei, co robi i dlaczego to robi, no to bez problemu sobie z tym wariantem poradzi. Teraz taka dosyć też istotna kwestia. Praktycznie rzecz biorąc, powinniście mieć przyklejone do posunięcia A6 posunięcie A4. W 99% przypadków po A6 najlepszym posunięciem jest A4, żeby zabezpieczyć pole B5, żeby przeciwnik tego B5 nie zagrał. To jest ważna informacja na temat tych struktur. No dobra, to zobaczmy, co tu innego przeciwnik może robić. Dosyć popularnym pomysłem jest zagranie wieża e8 z prostym planem, żeby stwarzać nacisk na punkt e4. My musimy tutaj zrobić roszadkę, no bo wiadomo, że z tym królem w centrum to sobie za bardzo nie pohasamy. No i teraz ponownie czarny może tutaj podejść bardzo agresywnie do tematu grając posunięcie c4. Chodzi mu tutaj o to, że jak my mu piona zabierzemy, no to on sobie odbije na E4. I na pierwszy rzut oka może się wyglądać, jakby to było, to było dla niego super, no bo pozbył się tego naszego ważnego pionka E4. Teraz już E5 oczywiście nigdy nie przeprowadzimy. Natomiast tutaj biały ma ogromną przewagę w rozwoju, bo zauważcie, że całe skrzydło hetmańskie czarnego jest nierozwinięte, więc tutaj możemy po prostu pójść na atak. I teraz wierzę. E1. Zobaczcie, wszystkie figury w akcji e, teraz, oczywiście, na C4 wziąć nie można, no bo wjazd na, e, wjazd na E8 i później goniec H6 z, z wygraną. E, także to by było totalnie pozamiatane. Hmm, czy nawet może z drugiej strony można. No, tak też jak dla przeciwnika, będzie to. Będzie to po prostu niedobre, także w ten sposób możemy sobie do tematu podejść. Tak? Czyli cyk, no to wieża E8, tam goniec F8, goniec H6, przeciwnik się obroni, no to Hetman E2, Hetman wjeżdża na E7 i już jest pozamiatany. Natomiast jak przeciwnik wybije, no to odbijamy Hetmanem, i teraz możemy tam wjechać do obozu przeciwnika, czym oczywiście życie mu będziemy stanowczo utrudniać, Czyli tutaj agresywnie trzeba ruszyć do tematu. Do, do, do ataku. <laughs> e, bardzo ważny temat, atakowanie. E, no dobra, to w takim razie pojawia się zagadka. E, a co jeżeli czarny tutaj będzie grał tak bardziej na spokojnie? No to teraz plan mamy prosty. Wieża E1 Gonie C4 z naciskiem na pionka D6 i później przerzucamy skoczka przez D2 na C4. I wtedy ten skoczek będzie atakował punkt D6, współpracując oczywiście tutaj z gońcem, tak? Na ten punkt D6 będzie nacisk, no i będziemy chcieli przygotować właśnie posunięcie E5, żeby otworzyć centrum i jednocześnie wprowadzić te nasze wszystkie figury do akcji. Bo widać, że te figury białego są właśnie tu skierowane na to. Centrum, i często otwarcie centrum skutkuje tym, że momentalnie te wszystkie figury wkraczają do akcji, i z przeciwnika już nie ma co zbierać. Kolejna istotna kwestia na temat te, tych struktur: często może być kuszące żeby maksymalnie zablokować możliwość zagrania B5, grając A5. No i teraz, o, jak przeciwnik zagra B5, to zawsze mu zbije. I rzeczywiście, często wrzucenie tego A5 jest dobre, natomiast nie zawsze trzeba to mieć na, uwa mieć na uwadze, że przeciwnik, owszem, nie będzie miał pionka na B5, ale będzie miał tutaj solidny atak na pionka B2 po tej półotwartej linii B, więc zawsze to trzeba dobrze wyważyć, czy rzeczywiście to A5 chcemy przeprowadzić. Czyli zawsze trzeba mieć to za. Nie można wpadać w taką pułapkę, że o przeciwnik nie może zagrać, to nie zagra. No, on zagra i będzie, nie będzie miał tego swojego głównego planu, czyli marszu pionami, ale za to będzie miał półotwartą linię B, którą będzie chciał wykorzystać do ataku. I często. To dobrą obroną jest wieża A2, żeby zabezpieczyć pionka B2 i też cały czas mieć na oku pionka A6. Więc to jest tutaj takie najważniejsze podejście. Natomiast czarny mógłby się tutaj trochę wycwanić posunięciem skoczek A6. Z ideą taką, żeby tego skoczka ustawić na C7 i dzięki temu mieć kolejnego, kolejną figurę wspierającą zagranie B5. Rzeczywiście sprytne podejście. Nie warto jest bić na A6, bo to przeciwnik dostaje. Parę i wtedy rzeczywiście będą tarapaty na tym pionu E4, pionku E4, lepiej jest zrobić roszadę. I teraz warto zauważyć pewne różnice. To już abstrahując od tej konkretnie pozycji, to warto przy nauce debiutów zwracać uwagę na takie detale, na takie różnice pomiędzy wariantami. Zobaczcie, jak skoczek stał na D7, no to czarny bardzo solidnie kontrolował pole E5. Natomiast jak ten skoczek stoi na C7, no to Zwiększył wsparcie pola B5 w kierunku zagrania B5 ale za to ma mniejszą kontrolę nad polem E5. W związku z powyższym my tutaj możemy wrzucić szybkie gonie F1 i szybko przeprowadzamy E5. W ten sposób kontrujemy tutaj ten plan przeciwnika. Bo gdyby nie to E5, no to wtedy rzeczywiście byłyby tarapaty. No, bo przeciwnik tutaj zagra B5, zaraz już B4, maszeruje tymi pionami dalej i tutaj ale nie będziemy mieli tarapaty. Natomiast jeżeli w ten sposób podejdziemy do tematu, no to zanim on tutaj nam jakiekolwiek problemy zrobi, no to my już przeprowadziliśmy to E5 i my jesteśmy pierwsi zrobieniem przeciwnikowi problemów. Także w ten sposób do tematu należy podejść. Okej, okay, więc to wszystko, co mam dla was na temat nowoczesnego Benoniego w tym nagraniu. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych nagraniach. Też mile widziane łapki w górę i wszelkie komentarze. Pamiętajcie, że YouTube na tego typu rzeczy patrzy, także im więcej reakcji pod nagraniem, tym więcej osób to nagranie zobaczy w propozycjach. Także zachęcam do komentowania, na przykład do sugerowania jaki debiut powinien zostać omówiony. I też jeżeli ktoś chciałby oczywiście rozszerzyć swoją wiedzę w graniu przeciwko nowoczesnym, nowoczesnemu Benoniemu to zachęcam do zakupu mojego kursu na temat grania przeciwko nowoczesnemu Benoniemu link znajdziecie w opisie także w opisie do tego nagrania na dole także dzięki wszystkim za uwagę i widzimy się w kolejny wtorek już za tydzień także papa pa.